Jest z nami Paweł Oleksy, obrońca Stali Rzeszów. Zaczął się okres startowy, można powiedzieć, do inauguracji sezonu Fortuna pierwszej ligi 2022-2023. Czeka nas mecz z Chrobrym Głogów, ale zanim do tego, Paweł, przyjdziemy, poprosiłbym Ciebie o podsumowanie tych 4 tygodni przygotowań do tego sezonu. To więc tak, przez te 4 tygodnie pracowaliśmy tak jak zwykle w przygotowaniach, czyli pracowaliśmy nad różnymi schematami, nad przygotowaniem fizycznym. Mieliśmy dobrych przeciwników, jeśli chodzi o naszych sparring partnerów i staramy się wyciągnąć wnioski z tych meczów, żeby być jak najlepiej przygotowanym do inauguracji i do całej rundy, jak i do całego sezonu. Także myślę, że wszystko idzie zgodnie z planem i nie możemy się doczekać już pierwszego meczu. Tak jak powiedziałeś, czeka nas już ta inauguracja z Chrobrym Głogów. Czuć już takie lekkie, większe napięcie w szatni, czy to jeszcze dopiero przyjdzie w niedzielę? A myślę, że każdy już to powoli czuje, ale to takie pozytywne napięcie raczej, bo już wszyscy nie mogą się doczekać. Każdy już chciałby wyjść na boisko i pokazać się z jak najlepszej strony. I nie możemy się doczekać i czekamy z niecierpliwością na ten mecz. Przyjeżdża do nas Chrobry Głogów, z którego ty trafiłeś do naszego klubu. Sporo się tam pozmieniało od tego czasu, można powiedzieć przez ten rok, kiedy ty jeszcze byłeś piłkarzem Chrobrego. No tak, no tamten sezon jeszcze był, takie były kosmetyczne bardziej zmiany, ale w tym już, przed tym sezonem już doszło do wielu zmian, przede wszystkim trenera i doszło wielu nowych zawodników. Dlatego na pewno ta drużyna jest troszkę budowana jakby od początku i ciężko się domyśleć i czego spodziewać się po nich. Można tam na podstawie sparingów na pewno sztab przygotowuje jakiś plan na ten mecz, ale myślę, że oni też jeszcze będą się dogrywać i ten początek sezonu będą się jakby scalać i mam nadzieję, że to też wykorzystamy, bo my jesteśmy jakby w niezmienionym składzie i wiemy, czego chcemy, wiemy, jak grać i my postaramy się to pokazać na boisku. Generalnie rzecz biorąc, lubisz mecze przeciwko drużynom, w których kiedyś miałeś okazję występować? A już mi tak spowszedniało, trochę tych klubów miałem wcześniej i tak jak w poprzednim sezonie graliśmy z Ruchem, no to tak, troszkę był to bardziej wyjątkowy mecz taki prywatnie, ale jak już przychodzi do meczu, wychodzimy na boisko, to raczej o tym nie myślę i podchodzę jak do każdego normalnego spotkania, czyli po prostu wychodzę po to, żeby wygrać. Jakiego spotkania możemy się spodziewać w Twojej opinii w niedzielę? Myślisz, że Chrobry będzie chciał zaatakować, czy raczej cofnie się, mimo że no to my jesteśmy Beniaminkiem? Myślę, że my gramy u siebie i będziemy chcieli narzucić swój styl, a Chrobry będzie musiał się do tego ustosunkować. Trenerzy na pewno mają plan na to, przekazują go już nam i nie będę zdradzać szczegółów, po prostu pokażemy to w niedzielę.